W tym wydaniu Multiinformacji opowiemy o maturach, niesamowitej nocy w zoo i wysłuchamy Waszego zdania na temat piłkarskich mistrzostw. Noc z poniedziałku na wtorek dla wielu maturzystów była nieprzespana. Już od północy mogli oni za pośrednictwem internetu sprawdzać wyniki egzaminów. Dla ponad 20% z nich Centralna Komisja Edukacyjna nie miała dobrych informacji. Nie zdali przynajmniej jednej matury. Statystyk na pewno nie zaniżają uczniowie płockiej Mołachowianki. Przede wszystkim bardzo się cieszymy, bo okazało się, że wszyscy nasi absolwenci złożyli ten egzamin z wynikiem pozytywnym. W tym roku w Mołachowiance przystąpiło do matury 267 absolwentów tegorocznych i jedna osoba, która w ubiegłym roku nie przystąpiła do egzaminu, czyli łącznie 268 osób. I bardzo wielu absolwentów ubiegłorocznych, którzy chcieli poprawić wynik matury. 45 z nich poprawiło ten wynik. A jeśli chodzi o tegoroczną maturę, jeszcze szczegółowych wyliczeń nie mamy, ale cieszymy się, że wszyscy zdali. Mogę też powiedzieć, że do 17 przedmiotów rozszerzonych przystąpiło łącznie 845 uczniów. To jest bardzo dużo i to daje im możliwość wybierania studiów na najbardziej renomowanych uczelniach, bo przedmioty rozszerzone bardzo liczą się w rekrutacji, są też premiowane. Tak naprawdę nasi uczniowie nie zdawali tylko historii tańca. Zdanie matury to jedno, liczba uzyskanych punktów drugie. Czy płoccy maturzyści mają szansę dostać się na wymarzone studia i jak wyobrażają sobie swoją przyszłość? Myślę, że ponad połowie Polski poszło tragicznie. Bardzo źle. Tak nam się wydaje? Matury tak. Były trudne? No, w tym roku chyba wyjątkowo. Tak mi się wydaje. To była chyba najgorsza matura do tej pory. To był chyba najgorszy dzień mojego życia. A co zdawałyście matury? Matematyka, chemia. No i ja jeszcze angielski. Te były pewnie szczególnie trudne. No, właśnie, matematyka. Chyba była matematyka najgorsza, myślę. Nie najgorzej matury poszły. Ogólnie cała szkoła zdała, więc jesteśmy, myślę, zadowoleni wszyscy. A czy matury były trudne? Matury były dosyć... Zależy z czego. Znaczy, myślę, że nie były jakieś szczególnie trudne, aczkolwiek to już zależy indywidualnie od osoby. Zależy od rozszerzenia też, jakie kto... miał przez 3 lata. W miarę, to myślę, że tak jak się spodziewaliśmy po maturze, to tak mniej więcej wyniki wyszły, więc sprawdzaliśmy wyniki w internecie zaraz po maturze, mniej więcej, znaczy się chodzi o odpowiedzi, więc nie było jakiegoś wielkiego zaskoczenia. Gdzie planujecie dalej iść? Ja myślę o medycynie. No nie wiem jeszcze do końca, chyba na architekturę, ale to tak. No, jestem zadowolony w miarę. Chemia bardzo trudna. Z chemii nie jestem zadowolony. Czy inne matury były łatwe? Te, co są obowiązkowe, wszystkie były proste. Łatwiejsze niż rok temu na pewno. I jakie plany dalej? Stomatologia. Myślę, że bardzo dobrze. Jestem zadowolona. Szczególnie z geografii. Jak innym poszło? Z tego, co wiem moim znajomym, no to też bardzo dobrze i też są zadowoleni. Więc teraz tylko czekać na wyniki, czy zostali przyjęci na studia. A jakie najczęściej studia ty planujesz wybrać? Do Poznania coś z filologią, ale jeszcze myślę. Przypominamy, że w razie niepowodzenia na poprawienie matury nigdy nie jest za późno, a tegorocznym maturzystom życzymy powodzenia w rekrutacji na studia. Za nami czas ogromnych piłkarskich emocji. Polska reprezentacja ma za sobą sukcesy, jakich nie mogliśmy obserwować już od 3 dekad. Mistrzostwa Euro 2016 zgromadziły przed telewizorami nie tylko zagorzałych kibiców. Dlatego też prawie każdy pytany w naszej sądzie miał coś do powiedzenia w sprawie meczu Polska-Portugalia. Myślę, że tak. Nie widziałam, ale słyszałam okrzyki. Tak, możemy być dumni. Mimo, że wynik właściwie nie jest korzystny. Tak, ale walczyliśmy bardzo mocno i myślę, że nasi piłkarze dali siebie wszystko, co mogli. No jak to? No, wspaniały mecz był, no i zawodnicy, i wynik, no trudno. Przegrać trzeba, prawda? No, liczę na to, że Polacy wygrają. No nie wygraliśmy, ale walka była zacięta. No tak.
Na co warto zwrócić uwagę? Co ci się podobało w meczu? No, że bardzo dobrze działa obrona Polski. No i atak też był dobrze wyprowadzany, ale no, trudno, nie udało się. Tak, oglądałem. I jak wrażenia? No, pogranicza zawału. Jak najbardziej. I jak wrażenia? Pozytywne. Okay. Jestem bardzo zadowolony z naszej drużyny. Co oczywiście. Co się szczególnie podobało? Akcja Lewandowskiego. Po prostu i wszyscy znajomi i w ogóle jesteśmy zadowoleni z tego. Z naszych piłkarzy i oby tak dalej. Mimo tego, że ten mecz przegrali, ale dla nas wygrali na pewno. Bardzo mi się podobało. Tylko szkoda, żeśmy przegrali. A co najbardziej się panu podobało? Co nam się udało? No występ Lewandowskiego przede wszystkim. Właszczykowski. To jest podstawa chyba naszej drużyny. Wygląda na to, że mimo niekorzystnego wyniku Polacy czują się dumni ze swojej reprezentacji. Czy oby na pewno jest się z czego cieszyć? O opinię w tej sprawie poprosiliśmy specjalistę w dziedzinie piłki nożnej prezesa Wisły Płock, Jacka Kruszewskiego. Ja myślę, że tak, cały ten turniej jest dla nas wygrany. Osiągnęliśmy bardzo dobry wynik. W tej chwili nawet lepszy od Portugalii, bo wygraliśmy 2 mecze, 3 zremisowaliśmy, Portugalia nie wygrała żadnego. No taki właśnie jest futbol, nie zawsze drużyna lepsza wygrywa, tutaj też dużą rolę pełni szczęście. No w tym dniu akurat szczęście uśmiechnęło się do Portugalczyków. No szkoda bardzo, bo nasi piłkarze zasłużyli na awans do tego półfinału, ale myślę, że i tak wielki szacunek dla nich i myślę, że możemy być bardzo, bardzo zadowoleni z ich występu na boiskach Francji. Jakie są rokowania na przyszłość? No właśnie, na rokowania na przyszłość są bardzo dobre. Widać, że mamy szkielet, znakomity szkielet, natomiast pytanie jest, czy mamy rezerwy. Tak naprawdę grali ci sami zawodnicy przez cały turniej i tutaj trener Nawałka musi się zastanowić, czy ci zawodnicy, których powołał do kadry, a którym tak naprawdę nie dawał szansy pograć, bo do końca meczu tak naprawdę, gdzie trzeba było już zawodników zmieniać, trener tych rozszat nie dokonywał. Czy to znaczy, że mamy tych rezerwowych nie do końca przygotowanych do gry na najwyższym poziomie? I to jest to pytanie. Natomiast sam szkielet, zarówno defensywa, jak i bramkarz, środek pomocy, skrzydła, napastnicy, co prawda napastnicy nie byli w najlepszej dyspozycji we Francji, ale i tak mimo wszystko robili dużo, dużo zamieszania, także mamy naprawdę wielką ekipę i myślę, że już w jesiennych eliminacjach do Mistrzostw Świata potwierdzi to, że to jest naprawdę już wielki zespół, a może być jeszcze lepszy. Jest jedna taka noc w roku, kiedy odgłosy zwierząt nie są jedynymi dźwiękami, jakie można usłyszeć w płockim zoo. Parę dni temu obok ryku lwów i śpiewu egzotycznych ptaków usłyszeć można było też dziecięce śmiechy i muzykę. Wszystko za sprawą Zoonocy, organizowanej przez płockie zoo imprezy, która jest bardziej wyjątkowa niż mogłoby się wydawać postronnym. Dlaczego? Najbardziej cieszy to, że Płock to jest jedyne miejsce na świecie, gdzie można całą noc spędzić w zoo. I to jest największa frajda, poza tym jest to impreza dla wybranych, ponieważ nie będziemy wpuszczać nigdy więcej niż 999 osób. Więc tak jak mówię, 999 osób z całego świata. Wydarzenie z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością i sprawia ogromną przyjemność jego uczestnikom. Tak. Cieszymy się. I będzie losowanie, kto będzie mógł karmić foki, pingwiny i jeszcze różne zwierzęta. I będziemy się cieszyć, że pójdziemy na parki nowe. Ogólnie jesteśmy tutaj za każdym razem, od kiedy tylko jest i stwierdziłam, że tradycją musi stać się zadość. I co wam się za każdym razem najbardziej podoba? Możliwość spania w namiocie w tak fajnym miejscu. Ja uwielbiam w ogóle zoo płockie. To był zawsze mój ulubiony element miasta. I mam straszny sentyment do tego, więc mówię, nie mogłam sobie odpuścić. Przyjechałam aż z Warszawy. Wzięłam specjalnie wolne dzisiaj nawet. Luks. Luks. Czemu tak mało? Takich nocy, takich imprez w ogóle dla ludzi, dla dzieci. Przecież to jest fajna rzecz. Widać po ilości osób. Tak. Tyle pogoda dopisała. Nie będzie padać, będzie luks. Zoo nocy, no jeszcze nie ma nocy, ale bawimy się dobrze. Dlaczego państwo zdecydowali się tutaj przyjechać? No żona. Jesteśmy pierwszy raz, chcieliśmy zobaczyć. A czego państwo oczekujecie? Dobrej zabawy i dobrej nocy. W naszym mieście same zmiany. Płock rozwija się w coraz szybszym tempie. Dotyczy to nie tylko wielkich inwestycji, także tych małych, ale bardzo potrzebnych. Przykładem może być niedawno zakończona budowa ogólnodostępnego, bezpłatnego parkingu przy ulicy Dobrowolskiego na osiedlu Międzytorze. Parking może pomieścić 50 pojazdów, w tym 3 miejsca są przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Zadanie inwestycyjne gminy miasto Płock nadzorował Miejski Zarząd Dróg.
O tym, jak ważna jest pomoc drugiej osobie, chyba nie musimy mówić. Na szczytny pomysł wpadł płocki wolontariat, który stworzył projekt Krok po kroku z seniorami. Cała idea polega na wspieraniu starszych osób podczas zwykłych czynności, jak choćby pomoc podczas spacerów, bo przecież nie jest miło spacerować samotnie. Każdy może zwrócić się do wolontariatu i poprosić o wspólny spacer. W jaki sposób można się zgłaszać? Na to pytanie odpowiedziała nam Beata Olszewska, pełnomocnik do spraw wolontariatu w Płocku. Może zgłosić każdy taką osobę. Jeżeli senior sam nie wykona telefonu, może to zrobić osoba najbliższa. Najlepiej opisać krótko sytuację i przynieść takie pismo do nas, do wolontariatu, ale wystarczy też takie zgłoszenie telefoniczne, bo tak jak powiedziałam wcześniej, ja będę odwiedzała wszystkie nowe osoby zgłoszone, będę z nimi rozmawiała, przedstawiała wolontariusza, który będzie skierowany i odpowiedzialny za te spacery, organizację tych spacerów. Także tak to będzie wyglądało. Może każdy, może senior, może najbliższa rodzina, może sąsiad. My zapukamy do drzwi, porozmawiamy i poznamy wolontariusza z seniorem. Chętnych do pomagania nie brakuje, choć wolontariat cały czas zaprasza do współpracy następnych, młodych, starszych, wszystkich, którzy lubią nieść pomoc.